mamy kolejnego człowieka z pasją, pana Jarosława Goślińskiego, który zajmuje się robieniem witraży. Co potrzeba do produkcji witraży? Bo dzisiaj rozmawiamy o witrażach, którymi się zajmuję od 20 albo nawet więcej lat. Tu jest taki produkt mój. To jest końcowa faza, jakby, tak? Czyli coś, co można sobie powiesić w oknie i podziwiać ewentualnie. To jest druga taka rzecz. O. I żeby coś takiego zrobić, to jest dosyć żmudnym procesem. Trochę trzeba czasu na to poświęcić. Żeby zrobić taki witraż, potrzebny jest do tego sprzęt. Szlifierka, nóż, taki wygląda nie jak normalny nóż. Potem pokażę, jak to się robi. Szczypce, łamacze i lutownice. Każdy element trzeba na szkle odrysować i opisać, jaki ma numer. No. Żeby potem przy układaniu nie było problemu, to tutaj mamy numer 30, a tutaj mamy numer 29, tak? O, szkło. Odrysujemy. Opisujemy numer 29, układamy. I teraz trzeba to wyciąć. Do tego służy ten nóż, który nie jest normalnym nożem w sensie takim potocznym, tylko jest właśnie nożem specjalnym do witraży i od siebie do na zewnątrz. I tym łamaczem łamiemy i powstaje coś takiego, tak? Trzeba to właśnie od duże sukces właściwie zależy od dokładności wycięcia. Jeżeli się to dokładnie zrobi, to się ma o wiele mniej pracy potem. I po tych linijkach, które sobie odrysowaliśmy, musimy wszystko wyciąć. Ale wyobraźmy sobie, że lampa, którą robimy, albo witraż ma ponad 1000 elementów, czyli trzeba tego zrobić 1000, prawda? I właśnie z tego wynika czasochłonność tej pracy. Niestety to ma takie krawędzie dosyć ostre, można się nawet skaleczyć. Trzeba to przeszlifować. Do tego służy ta szlifierka. O. Każdy element należy dokładnie wyszlifować i niekiedy sprawdzić nawet, czy on dobrze pasuje do tego wzoru. Już wycieramy szmatką, żeby nam nie zabrudził tego szablonu. O, i przykładamy, tak? Żeby powstało coś, co pokazywałem na początku, trzeba to okleić specjalną taśmą miedzianą. Ta taśma miedziana ma pod spodem klej i on się dosyć dobrze przykleja. Jeszcze powiem o tym, że to jest metoda tak zwanego Tiffany'ego, bo jeśli chodzi o robienie witraży, to są dwa sposoby. Albo robi się to otaczanie szkła profilem aluminiowym, albo robi się taką taśmą miedzianą. To jest właśnie metoda Tiffany'ego, polega na bardzo, bardziej precyzyjną pracę, mniejsze elementy. Metoda wołowiu stosuje się przede wszystkim do... O, tutaj jeszcze wygładzam. Stosuje się przede wszystkim na przykład do witraży kościelnych. Teraz trzeba jego polutować. Do tego służy nam cyna. Cyna. Bierzemy. Specjalna woda lutownicza. Tak. I tą cyną sobie to lutujemy. No. I w ten sposób powstaje nam taki listek, który potem lutujemy z całą resztą tych elementów. Ile pan robił swój najdłuższy, jakby największy witraż? No to nawet chyba się zdarzyło tutaj w Tucholmiu. No, ponad miesiąc robiłem. Gigantyczny, gigantyczny. Ponad dwumetrowy, tak szczerze mówiąc, stół, przy którym siedzimy, to był właśnie bazą do tego witraża, czyli on był wielkości tego stołu. I to były takie drzwi suwane. Dwustronne.
Także było to duże przedsięwzięcie, dosyć długo robiłem. Została wycięta taka tafla szkła, następnie też z białego szkła, z białego, przezroczystego, normalnego szkła, na przykład ta rybka, tak? Welonka. Tutaj też coś takiego, jakaś meduza. Też z białego szkła i to wszystko zostało położone, to też. Było wycięte z normalnego białego szkła i położone. A potem specjalnym proszkiem to zostało tylko tutaj pokropione, tak? Tylko posypane proszeczkiem, na przykład tutaj niebieskim, tutaj takim bordowym. I to wszystko zostało włożone do pieca i po jakimś czasie taki efekt jest. Tych rzeczy miałem bardzo dużo kiedyś, ale jakoś tak znikają, bo znajomi, bo rodzina, zawsze coś potrzebuje na prezent i znika. Ale sam osobiście no to mam. Tą lampkę jeszcze na przykład. Znaczy, to nie jest, to jest robione tą metodą. To są bursztyny, które też zostały opierane tą taśmą i polutowane, tak? I to jest taki efekt. Fajnie, no super. I tu jeszcze jest jedna lampa, którą bardzo lubię. Wieczorami, wiadomo, to wszystko lepiej wygląda wieczorem, prawda? Kiedy to emanuje światłem, wszystko tonie w ciemnościach, a sobie lampka ładnie świeci.